sklepach internetowych najczęściej zwracamy uwagę na opinie na temat produktu, opinie na temat sklepu, jakie są dostępne metody płatności i gdzie wysyłka, czyli w jaki sposób dostaniemy swoją paczkę i swoje zamówienie. Oczywiście, no, metody płatności to są najważniejsze. Nie wystarczy już teraz mieć tylko blika, nie wystarczy mieć tylko płatności poprzez przelewy. No teraz tak naprawdę musimy mieć już cały wachlarz możliwości, czyli od przelewów odroczonych po raty, po bliki i po portfele elektroniczne. Także to wszystko musi mieć sklep w tym momencie, żeby sobie skracać czy też niwelować porzucone koszyki. Jak my dbamy o to? No przede wszystkim my wszystko mamy, czyli mamy dwie opcje płatności odroczonych. Mamy raty z Pekao S.A., z bankiem Pekao S.A. Dodatkowo tak naprawdę skracamy ścieżkę klienta zakupową, czyli potrafimy już wdrożyć, i to robimy całkiem dobrze, wdrożyć płatności one-side, czyli klient nie będzie przekierowany na dalszą stronę, na stronę naszą, tylko może już jakby zakończyć tą ścieżkę zakupową na stronie klienta. Podlegamy pod Komisję Nadzoru Finansowego. Mamy sztab ludzi w IT, który czuwa nad tym bezpieczeństwem. Natomiast też dla naszych klientów skracamy tę ścieżkę zakupową, tak aby nie doszło do porzucania koszyków, czyli bezpieczeństwa opłacania transakcji. Polacy uwielbiają blika za to, że jest szybki, że jest bezpieczny, za to, że mamy pieniądze zaraz na koncie, za to, że szybko możemy opłacić dany produkt i mamy pewność, że ten produkt do nas dojdzie, bo został już opłacony. Czyli tak naprawdę za szybkość, transparentność i bezpieczeństwo.